kilku godzinach dowódca kontroli wojskowej odprowadził dobrego wojaka do komendy dworca, bowiem Szwejk nie mógł się wylegitymować żadnymi dokumentami. Nie macie żadnych dokumentów? Nie mam. Coście robili bez dokumentów na dworcu? Posłusznie melduję, panie lejtnant, że czekałem na pociąg odchodzący do czeskich Budziejowic, abym się mógł dostać do swego 91. pułku piechoty, gdzie jestem służącym u pana oberlejtnanta Lukasza, którego zmuszony byłem opuścić, kiedy zostałem zaprowadzony do zawiadowcy stacji z powodu kary pieniężnej. Dlatego, że byłem podejrzany, że zatrzymałem kurier, którym jechaliśmy przy pomocy hamulca bezpieczeństwa. Tego sam diabeł nie zrozumie. Mówcie krótko i zwięźle. Jeśli to prawda, co mówicie, to dlaczego nie pojechaliście jakimś następnym pociągiem? Przeszło ich już kilka. Posłusznie melduję, panie lejtnant, że przegapiłem wszystkie pociągi, bo piłem jeden kufel piwa za drugim. I tak po prostu się do tego przyznajecie? Mój chłopie, wy jesteście degenerat! Pójdziecie do kasy biletowej, kupicie sobie bilet i pojedziecie do Budziejowic. Jeśli zobaczę was tu jeszcze raz, to zabiorę się do was jako do dezertera. A czego tu jeszcze stoicie? Ogłuchliście? Powiedziałem, wyrocha! Posłusznie melduję, że nie mam pieniędzy na bilet, a darmo mnie nie będą wieźli, bo nie mam tych wojskowych dokumentów, że jadę do pułku. A więc idźcie pieszo, skoro pieniądze przepiliście. Niech was w pułku wsadzą do paki za to, żeście się spóźnili. My tu mamy dość własnych kłopotów. Starożytny wojownik Ksenofont przewędrował bez mapy całą Azję Mniejszą i Bóg go raczy wiedzieć, gdzie nie był. Starzy gotowie odbywali bardzo dalekie wyprawy, także bez wiadomości topograficznych. Rzymskie legiony Cezara zawędrowały bez mapy aż gdzieś tam na północ, nad Morze Galilejskie, a następnie postanowiły wracać do domu innymi drogami, żeby użyć świata, jak się patrzy. I też trafiły do Rzymu. Widać, od tamtych czasów mówi się, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Tak samo wszystkie drogi prowadzą do czeskich Budziejowic, o czym głęboko był przekonany dobry wojak Szwejk. Droga już zielonego. Dobre południe, żołnierzyku. Dokąd też Bóg prowadzi? No idę, mateczko, do Budziejowic, do pułku. Aha. To znaczy na wojnę. Aha, jak tak, to mój chłopcze, kiepsko idziesz. A no tak, tędy przez Wraż nigdy się do Budziejowic nie dostaniecie. Gdybyście szli ciągle prosto, to wyjdziecie na Klatow. Aha. A ja sobie myślę, że i z Klatowa dostanie się człowiek do Budziejowic. A spacer może trochę długi, szczególnie gdy człowiekowi pilno do swego pułku. A jeszcze do tego wszystkiego bać się trzeba, żeby za swoją dobrą wolę nie spotkała go przykrość, gdyby się nie znalazł w czas na miejscu. No tak. U nas był też taki jeden figlarz. Miał pojechać do Pilzna, do Landwery. Niejaki Toniczek od Maszków, mojej siostrzenicy krewniak. No i odjechał. A jak tydzień minął, to go już szukali żandarmi, że niby nie przyjechał do swego pułku. A jak minął drugi tydzień, to przyszedł w cywilu do domu, że powiada, puszczony na urlop. Poszedł sołtys do żandarmów, a ci żandarmi zabrali go z tego urlopu. Pisał z frontu, że jest ranny, że już nie ma jednej nogi. Oj, jak to na wojnie, mateczko. Tak, na wojnie. Tam w tym lasku, mój chłopcze,
Poczekajcie na mnie. Przyniosę trochę kartoflanki, to się rozgrzejecie. A chałupę naszą widać, są dobrze, o tam, zaraz, za tym laskiem, widzisz, trochę na prawo. O, aha, tak, aha, tak. I przez tę naszą wieś niby wraż nie trzeba chodzić. Nie, nie, bo tam żandarmy jak żbiki. Tak, a pójdziecie potem z tego lasku na Malczyn. Na Malczyn. O, tak, i ominiecie Krzyżową. Ale koniecznie, bo żandarmy tam istne chycle i łapią dezerterów, więc trzeba iść prosto przez las na Siedlec koło Choraszdziewiec. Tam jeden bardzo porządny żandarm każdego przez wieś przepuści. A macie przy sobie jakie papiery? No nie mam, matuch. No to lepiej tam nie chodzić, nie? I ruszyć od razu na Radomyśl. Ale tak wymiarkować, żeby nadejść pod wieczór, gdy wszyscy żandarmi siedzą w karczmie. W lasku czekał Szwejk na babunię przeszło pół godziny. A gdy się rozgrzał kartoflanką, starowinka wyjęła spod chustki kawał chleba i słoniny, wsadziła Szwejkowi jedno i drugie do kieszeni, zrobiła mu krzyżyk na czole i rzekła, że ma na wojnie dwóch wnuków. Od Ciżowej szedł Szwejk według rad babuni na Radomyśl. W kierunku wschodnim... Przecież do Budziejowic musi człowiek dotrzeć z każdej strony świata. Z takiej czy z innej. Gdy nie miał już sił, zagrzebał się w stogu siana, przespał trochę i znów ruszył do przodu. Szedł zaśnieżoną szosą, chroniąc się przed mrozem swoim płaszczem wojskowym, niby niedobitek gwardii Napoleona, powracający z wyprawy na Moskwę. Koło Sztiekna znów kogoś spotkał. Witaj, kamracie. O, zmarzłeś na pewno. Mam tu trochę gorzałki. Podzielę się z tobą. Mocna gorzałka. Dobrze rozgrzewa. Zimą włóczęga bez gorzałki zginie marnie. A ty, bracie, w takich szmatach, nie właśnie, wszędzie pełno żandarmów, a i żebrać w takim mundurze niewygodnie. Na nas, włóczęgów, żandarmi już dzisiaj nie zwracają takiej uwagi jak dawniej. Teraz szukają tylko was. A dokąd idziesz? Do Budziejowic. Jezus Maria, Józefie Święty, tam cię, bratku, capnął i na mig, ani się ogrzejesz. Cywilne szmaty trzeba zdobyć. Musisz łazić cały obszar pany i zrobić siebie pokrakę. Ale nie martw się, pomogę ci. 4 milki stąd znajduje się stara owczarnia Schwarzenbergów. Tam jest pewien mój znajomy owczarz, też już dziadyga starawy. Przenocujemy u niego, a rano pójdziemy na Strakonicę, żeby ci w tamtych okolicach wyszukać łachy cywilne, rozumiesz? No, dajcie sobie go za Maria. Widzicie, chłopcy, swojego czasu dziadek mój też zdezynterował, jak ty na przykład. Ale capnęli go w wodniadach i tak mu dupę zrąbali, że z niej strzępy leciały. A ty kiedy uciekłeś? Po mobilizacji, kiedy nas zaprowadzili do kosza. Przez mur przełaziłeś? O, inaczej się nie dało, dziadziu. A warta duża była? Strzelali? Tak, dziadziu. A teraz gdzie zamyślasz pójść? We łbie mu się zamąciło, upiera się pójść do Budziejowic. To? Wiadomo, człowiek młody, głupi, sam się pcha w nieszczęście. Muszę ja go trochę wziąć w obroty, aby tylko zdobyć jakie łachy cywilne. Dla niego to już wszystko będzie dobrze. Do wiosny jakoś przebieduje, a potem pójdzie do roboty do jakiego chłopa, ha? Tego roku mało
będzie ludzi do roboty. Już mówią, że będą zabierali do pracy w polu wszystkich włóczęgów. Więc myślę, że lepiej pójść z dobrej woli. Ludzi będzie mało, bo ich na wojnie wytłuką. No jak to? Myślisz, że się wojna tego roku nie skończy? No, może masz rację, mój chłopcze. Były już długie wojny. Ta napoleońska na przykład, co nam o niej opowiadali. Szwedzkie wojny, 7-letnie wojny. Ano, zasłużyli sobie ludzie na wojny. Przecież i miłosiernemu Panu Bogu niemiło było patrzeć, jak wszyscy spysznieli. Szwejk maszerował wciąż naprzód, bo obowiązek wzywał go do Budziejowic. Lecz z biegiem nieszczęśliwych okoliczności, zamiast do Protivina na południe, skierował swe kroki ku północy, na Pisek. Po kilku godzinach marszu znalazł się we wsi Putin, co go bardzo zdziwiło, jako że w tej wsi był już raz, wtedy, gdy nocował w stogu siana. Gdy dobry wojak tak stał koło sadzawki i dumał, zza krzaka wyszedł żandarm, podobny do pająka, czyhającego w środku pajęczyny. Żołnierzu! A dokąd to tak? Do Budziejowic, do swego pułku. Idzie pan właśnie od Budziejowic. Ma pan te swoje Budziejowice już za sobą. Wachmistrz żandarmerii w Putiniu, pan Flanderka, znany był w całej okolicy z tego, że postępuje bardzo taktownie i bardzo sprytnie. Ludziom zatrzymanym lub aresztowanym nigdy nie rzekł marnego słowa, nie wymyślał i nie wyzywał, ale poddawał wszystkich takiemu krzyżowemu badaniu, że i niewinny przyznałby się do wszystkiego. Jego podwładni przyzwyczaili się do sposobu bycia swego przełożonego i badanie krzyżowe odbywało się zawsze przy uśmiechach całego personelu żandarmerii. Uprzejmie pana witam, panie żołnierzu. Niech pan siada. A, dziękuję. Bo pan jest wędrówką strudzony. No, a teraz niech pan powie, dokąd się pan wybierał, co? Szedłem do czeskich Budziejowic, do swego pułku. A więc pomylił pan drogę. O, oto tutaj wisi mapa Czech. Niech pan popatrzy. Na południe od nas jest Protivin, dalej na południe jest Chluboka, a jeszcze dalej są czeskie Budziejowice. Sam pan widzi, że szedł pan nie do Budziejowic, ale z Budziejowic. A jednak szedłem do Budziejowic. Po co się upierać? Wszelkie kłamstwo utrudnia zeznania. A ma pan zupełną rację, że każde zapieranie się utrudnia zeznanie i na odwrót. No i widzi pan, że jesteśmy jednego zdania w tej kwestii. Proszę mi powiedzieć zupełnie rzetelnie, skąd pan wyszedł, wybierając się do tych swoich Budziejowic. Wyszedłem z taboru. A co pan robił? Ta Boże? Czekałem na pociąg odchodzący do Budziejowic. A dlaczego nie pojechał pan do Budziejowic koleją? A bo nie miałem pieniędzy na bilet. A dlaczego panu, jako żołnierzowi, nie dali bezpłatnego wojskowego biletu? Ponieważ nie miałem przy sobie żadnych dokumentów. Otóż to! A więc wyszedł pan z taboru. I dokąd pan szedł? A do czeskich Budziejowic. A fotografować pan umie? Umiem. A dlaczego nie ma pan przy sobie aparatu? Bo go nie posiada. A gdyby pan miał aparat, to by pan fotografował? Gdyby babcia miała wąsy, to by była dziadkiem. Dworzec kolejowy trudno fotografować? Lżej niż cokolwiek innego, bo dworzec się nie rusza i ciągle stoi na jednym miejscu, a fotograf nie musi go napominać, żeby zrobił przyjemny wyraz twarzy. A po rosyjsku pan umie? Nie umiem. Nie umiem. Wachmistrzowi Flanderce sytuacja wydawała się już zupełnie jasna. Wiedział,
co napisać w raporcie. Podejrzany o szpiegostwo. Gdy dobry wojak Szwejk został zamknięty w sąsiednim pokoju, wachmistrz rzekł w uniesieniu do frajtra. Widzieliście, jak go pogrążyłem w powozi pytań? Widziałem, panie wachmajster. A kryminalistyka to spryt i delikatność. Jutro odstawimy go do pisku, a teraz dajcie mu coś do zjedzenia. No, według pańskiego rozporządzenia, panie wachmajster, dajemy pożywienie tylko tym, którzy zostają ujęci i przesłuchani przed godziną 12. No, a teraz jest już... Ale my mamy tu do czynienia z wielkim wyjątkiem. Jest to jakiś wyższy, nieprzyjacielski oficer. No sami chyba rozumiecie, że Rosjanie nie przysłaliby tu na szpiegowanie jakiegoś frajtra, no. Poślijcie do gospody pod kocurkiem po obiad dla niego, a gdyby tam nic nie mieli, niech gotują. A następnie niech zrobią herbaty z arakiem i niech to wszystko tu przyślą. Ja tymczasem zabiorę się do pisania raportu. Tak jest. Było już dobrze pod wieczór, gdy wachmistrz Flanderka popatrzył z zadowoleniem na swoje dzieło. W raporcie przedstawił bogaty materiał śledczy i precyzyjnie sformułowane wnioski. Plan jego był taki. Wkradłszy się do szeregów 91. Pułku Piechoty, chciał natychmiast zameldować się jako ochotnik na front i przy najbliższej sposobności dostać się do Rosji. Zauważył bowiem, że przy czujności organów inna droga powrotu jest niemożliwa. No? Nie ulega też wątpliwości, co wynika z jego własnych zeznań, iż tylko dlatego, że nie posiada aparatu fotograficznego przy sobie, nie mógł fotografować dworców kolejowych i miejsc ważnych pod względem strategicznym. Pewne jest, że byłby fotografą, gdyby miał wyżej wzmiankowany przyrząd fotograficzny. Szpiegostwo. Tak jest. Zaznaczam, że zebrane dowody są rezultatem mego systemu krzyżowego badania. Gdy raport był już gotów, wachmistrz Flanderka, mając poczucie dobrze spełnionego obowiązku, zapalił sobie fajkę. Frajter dorzucił węgla do pieca i posterunek żandarmerii przemienił się w najmilsze miejsce na kuli ziemskiej. W przytulny zakątek, w ciepłe gniazdko, omotywane pajęczynami szarej godziny zmierzchu. Co też robi teraz nasz więzień? Siedzi na odwachu i jest taki zadowolony, jakby siedział u siebie w domu. A co to za wyrafinowany człowiek? Zachowuje się tak, jakby to nie jemu groziła pewna śmierć. A takiego człowieka trzeba szanować, chociaż to i nieprzyjaciel. No, nie wiem, czy zdobylibyśmy się na coś podobnego. Moglibyśmy się zachwiać, a pofolgować sobie. A ten siedzi spokojnie. I nic. Są na świecie, panie frajter, i takie charaktery. No, na co potrzebne są nerwy stalowe, samozaparcie, hart i zapał. O, gdyby w Austrii był taki zapał. Ale co? Lepiej o tym nie mówmy. Tak. Chociaż i u nas trafiają się podobni zapaleńcy. No, my tu gadu, a czas na kolację. No, co będziemy jedli? A do gospody pan wachmajster dzisiaj nie pójdzie. A co by było, gdyby ten tu skorzystał z mojej nieobecności i uciekł, co? A? Trzeba posłać po kolację naszą babę, a piwo będzie nam donosiła w dzbanku. Niech się babina trochę przewietrzy. Tak, niech się przewietrzy. I baba Pejzlerka, która im usługiwała, przewietrzyła się istotnie. Od samej kolacji łączność między posterunkiem żandarmerii a karczmą pod kocurkiem była stale utrzymywana. Zrówka. Niech pan powie, jak się pan nasze
okolice podobały. Mnie się w Czechach wszędzie podoba. Po drodze spotkałem wielu dobrych ludzi. Bo nasz lud jest bardzo dobry i miły. Że tam czasem ktoś komuś coś ukradnie, albo że się ludzie poczubią, to jest bez znaczenia. Ja jestem tu już lat 15. I gdyby wszystko dokładnie obliczyć, co się tu stało, to na rok wypadnęły 3/4 morderstw. No jak panu smakował nasz obiad? Można wytrzymać, panie Wachmeister. Tylko kapusty było trochę za mało. Ale wędzonka w sam raz przywędzona. Przypuszczam, że było to mięso domowe ze świni swojego chowu. Herbata z arakiem też dobrze mi zrobiła, dziękuję. A w Rosji pije się dużo herbaty, prawda? A mają tam także arak. Arak mają na całym świecie. A ładny dziewcząt, że Rosyjce. Ładne dziewczęta są na całym świecie, panie Wachmeister. Schreiter, dalej nam kontuszówki. Panie Wachmeister. No powiedz, bracie, tak szczerze, że w Rosji nie ma takiej dobrej kontuszówki. Nie ma. No powiedz. Nie mają. No, przyznałeś się nareszcie. Bracie, no to teraz możemy się napić. Ale przecież pan Wachmeister wypił już całkiem sporo. No, nie tobie oceniać moje metody badania. Tak jest, nie wiem. Dolewam. Nie mają w Rosji takiej dobrej kontuszówki? Nie mają. No! Panie Wachmeister, trzeba wstawać. Już dzień, panie Wachmeister, wstawać! Co to? Uciekł. Ale gdzie tam to porządny człowiek siedzi w sąsiednim pokoju? Oj, aleśmy wczoraj, panie Freiter, popili. Nie, pan Wachmistrz znacznie więcej. Co chcesz mi powiedzieć? Że wyrabiałem różne rzeczy. Gdyby pan wiedział, panie Wachmeister, czego pan wczoraj nie wygadywał też. A to powiedz, jeśli pan nie to pamięta. Jak mnie to głowa boli. Mówił pan, że wszyscy Czesi i Rosjanie to jedna krew słowiańska, że Mikołaj Mikołajewicz na przyszły tydzień będzie w Przerowie, że Austria ledwie zipie. Żeby się on wszystkiego wypierał przy dalszym badaniu i żeby plutł piąte przez dziesiąte, to się utrzyma tak długo, póki nie uwolnią go kozacy. Bo już niedługo to wszystko weźmie w łeb i będzie tak, jak za czasów wojen husyckich. Chłopi pójdą z cepami na Wiedeń. Że cesarz jest schorowanym dziadygą, że tylko patrzeć, jak trzaśnie kopytami. Że cesarz Wilhelm jest zwierzę. Tyle pamiętam, bo potem też się schlałem i nie wiem, co było dalej. A ja pamiętam, że pan mówił, iż w porównaniu z Rosją jesteśmy karzełkami. No i skąd się panu ubrdało, że Mikołaj Mikołajewicz będzie królem czeskim? No nie, tego nie pamiętam. No i zawsze panu mówiłem, że alkohol to zguba. Nie służy panu wódka. Jak to? No, a pan pije. No co by to było, gdyby ten nasz nam zwiał, no? Jak byśmy się tłumaczyli? No, dobrze, że nie zwiał i że go możemy odstawić do pisku. No. A to trzeba to zrobić jak najszybciej. Oj, niech mi pan go tu przyprowadzi. Sam szykuje się do klimatu. Dobrze. Pan Wachmeister! Chcę się z panem pożegnać. A melduję posłusznie, że i ja żegnam pana Wachmajstra. No, niech pan na mnie pamięta. Nic złego. Freiter odprowadzi teraz pana do Bezirks Gendarmerie Commando. Tak jest. Ja jestem przekonany, że i w drodze nie będzie
pan próbował uciekać. Nie będę, panie Wachmeister. I dziękuję za wszystko, co pan dla mnie uczynił. Jeśli zdarzy się okazja, to do pana napiszę. A gdybym tędy przechodził, to do pana wstąpię. No, to idziemy. Do widzenia. Idziemy. Rotmistrz König był mężem wielkiej sumienności urzędowej i konsekwentnie gnębił swoich podwładnych wszystkimi sposobami wytrawnego biurokratyzmu. Od chwili wybuchu wojny nad posterunkami żandarmerii w okręgu piseckim wisiały ciężkie chmury. Pioruny biurokratyzmu huczały i biły w lewo i w prawo. W wachmistrzów, frajtrów, szeregowców, urzędników. Za byle głupstwo groziło śledztwo dyscyplinarne. Jeśli mamy wygrać wojnę, to A musi być A, B powinno być B, a nad I musi być kropka. Wszędzie węszył zdradę i wyobrażał sobie każdego żandarma jako człowieka obciążonego tajnymi grzechami zrodzonymi z wojny. Był przekonany, że każdy z nich zaniedbuje się w służbie. Wy nie żandarmi jesteście! Ale policyjne piecuchy! Stajecie się bydłem! Siedzicie w domu i myślicie sobie: mit ganzem Krieg kann man uns anschleichen! Powtórzyć! Z tą całą waszą wojną możecie nas w dupę pocałować! Rotmistrz König studiował raport żandarmskiego wachmistrza z Putinia. Przed nim stał wachmistrz Matiejka i myślał sobie, że ma gdzieś rotmistrza i wszystkie raporty, bo w szynku czekają na niego z partyjką sznopsa. Mówiłem już panu, że największym idiotą, jakiego poznałem kiedykolwiek, jest wachmistrz z Protywina. Ale z tego berichtu widać, że go przewyższył wachmistrz z Putinia. Żołnierz, którego przyprowadził ten frajter, to przecież nie żaden szpieg. Jest to niezawodnie najzwyklejszy dezerter. Niech z kancelarii wyślą depeszę do Putimia, żeby wachmistrz Flanderka przyjechał jutro do pisku. Trzeba mu będzie wybić dełba to wielkie wydarzenie, o którym pisze. Tak jest, panie rotmistrzu. Niech mi pan przyprowadzi do tego żołnierza. I tak jest, panie rotmistrzu. Nigdy w życiu nie widziałem takiej kolekcji idiotyzmów jak w tym raporcie. Moi ludzie nie znają mnie, widać, jeszcze dość dobrze. I nie wiedzą, że ja potrafię być draniem. Dopóki nie doprowadzę do tego, że 3 razy dziennie będą robić portki ze strachu przede mną, będzie im się zdawało, że pozwalam sobie ciosać kołki na łbie. No, żołnierzu. Melduję posłusznie... Z którego pułku uciekliście? Melduję posłusznie, że z żadnego pułku. Skąd wzięliście mundur? Każdy żołnierz, gdy go biorą do wojska, dostaje mundur. Ja służę w 91. pułku i nie tylko, że ze swego pułku nie uciekłem, ale przeciwnie. Co to znaczy przeciwnie? Sprawa jest bardzo prosta. Ja idę do swojego pułku, a nie uciekam. Szukam go. Niczego sobie tak nie życzę, jak dostać się co rychlej do swojego pułku. Jestem już mocno zdenerwowany, bo mi się zdaje, że znów oddalam się od czeskich Budziejowic. A tam strach pomyśleć. Czeka na mnie cały pułk. Pan wachmistrz w Putimiu pokazywał mi na mapie, że czeskie Budziejowice są na południu, a tymczasem posłał mnie znów na północ. Dlaczego nie zwróciliście uwagi wachmistrzowi, że jest w błędzie? A bo wiedziałem, że gadanie z nim na nic się nie zda. Stary szynkarz Rampa na królewskich winohradach, gdy ktoś chciał pić na kredyt, mawiał, że przychodzą takie chwile w życiu człowieka, iż jest wobec wszystkiego głuchy jak pień. A potem dobry wojak Szwejk z ogromnym zapałem odmalował rotmistrzowi swoją walkę z losem, opowiadając, ile wysiłku włożył w to, by dostać się do swojego pułku w Budziejowicach i jak wszystkie jego starania pozostawały daremne. W końcu rotmistrz kazał podwładnemu wystukać na maszynie dokument według prawideł urzędowego stylu. W załączeniu sprowadza się Józefa Szwejka. W załączeniu sprowadza się...
Szwejka, który według odnośnego twierdzenia ma być szeregowcem 91. Pułku Piechoty, a zatrzymany został na podstawie swego oświadczenia w Putimiu powiat Pisek przez posterunek żandarmerii jako podejrzany o dezercję. Tenże dowodzi, że udaje się do swego wyżej wymienionego pułku. Zatrzymany jest wzrostu niewysokiego, krępawy, twarz i nos ma proporcjonalne, oczy niebieskie. Znaków szczególnych nie ma. W załączeniu B1 przesyła się rachunek za żywienie wyżej wymienionego z prośbą o łaskawe spowodowanie przelewu na konto Ministerstwa Obrony Krajowej. Uproszę cię o pokwitowanie odbioru zatrzymanego. Kropka. Podróż z Pisku do Budziejowic pociągiem osobowym upłynęła Szwejkowi szybko i mile. Towarzyszył mu młody żandarm, który nie spuszczał ze Szwejka oczu i strasznie się bał, żeby mu Szwejk nie uciekł. A przecież Szwejk nie miał zamiaru uciekać. Służbę w koszarach już drugi dzień pełnił porucznik Lukasz. Siedział w kancelarii, nie przeczuwając nic złego. Posłusznie melduję, panie oberleutnant, że znowu jestem. Co? Posłusznie melduję, panie oberleutnant, że znowu jestem. Uprzejmie was witam, Szwejku, w czeskich Budziejowicach. Już wysłali za wami listy gończe, a jutro staniecie do regiment z raportu. Ja się z wami mordować dłużej nie myślę. I tak pojąć nie mogę, że tak długo wytrzymałem z takim idiotą jak wy. Dlaczego ja was nie zastrzeliłem? Co by mi zrobili? Nic, zostałbym uniewinniony. Pojmujecie czy nie? Posłusznie melduję, panie oberleutnant, że doskonale pojmuję. Nie zaczynajcie tylko, mój Szwejku, z tymi swoimi błazeństwami. Porucznik Lukasz podszedł do biurka, napisał na kawałku papieru kilka słów, zawołał wartownika sprzed kancelarii, kazał odprowadzić Szwejka do profosa i oddać mu kartkę. Kilka minut potem za Szwejkiem zamknęły się wrota aresztu koszar mariańskich. W mrocznym areszcie koszar mariańskich bardzo serdecznie przyjął Szwejka jednoroczny ochotnik Marek, który leżał na sienniku. Był jedynym więźniem i nudził się sam już drugi dzień. Czy mógłbym poznać przyczynę pańskiego uwięzienia? Drobiazg. Wsadzili mnie tu, bo przez pomyłkę dałem po łbie pewnemu porucznikowi artylerii. Przez pomyłkę? Stało się to w nocy, na rynku pod arkadami. I w stanie pijanym. No tak. Właściwie nawet nie dałem mu powie. Ale zrzuciłem mu jedynie czapkę z głowy. On stał odwrócony do mnie tyłem i bardzo mi przypominał pewnego znajomego jednorocznego ochotnika. Franka Maferne. Więc podszedłem do niego z tyłu, zrzuciłem mu czapkę i powiedziałem wesoło: Servus Franek! A ta małpa zaczęła zaraz gwizdać na patrol. I zabrali mnie. Ostatecznie być może w tym zamieszaniu facet dostał w łeb. Ale ten fakt nie zmienia nic w sytuacji, ponieważ mamy do czynienia z wyraźną pomyłką. On sam przyznaje, że zawołałem Servus Franek, a jemu na chrzcie dali Antoni. No to chyba jasne. 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 Dla wszystkich, tylko nie dla nich. Co mi tam? Chcą mnie sądzić? Niech sądzą. Niech sobie myślą, że gdy poślą mnie na front, to będę strzelał. Regiment z raport. Wyrzucenie ze szkoły. Niech żyje cesarsko-królewski kretynizm. Niech żyje. Nie będę siedział w szkole i zdawał egzaminów. Kadet Fenrych, leutnant, oberleutnant. Sram na wszystko. A co pan przeskrobał, kolego? Zostałem przez przypadek na stacji w taborze. Transport odjechał, a potem przez kilka dni szukałem swojego pułku. Przeszedłem kawał drogi. Wiele tam było miejscowości.
Tabor, Milewko, Kwietow, Wrasz, Malczyn, Ciżowa, Sedlec, Chorażdowice, Radomyśl, Putin, Pisek... I dlatego macie jutro regiment z raport. No. A więc spotkamy się na szafocie, kolego. O, tak. Jakąż to uciechę będzie miał Oberst Schroeder. Nie macie nawet pojęcia, jak działają na niego takie afery. Ta? Biega po dziedzińcu jak wściekły Brytan. O. I wywierza jęzor, jak zgoniona kobyła. A jak on umie gadać, napominać, a przy tej sposobności pluje dookoła siebie jak uśliniony wielbłąd. I nie ma końca temu gadaniu. Znam go dobrze, bo już raz miałem taki miły regiment's raport. Krawiec nie użył mi na czas uniformu. Więc razem ze szkołą jednorocznych ochotników poszedłem na plac ćwiczeń w butach z cholewami. Tak. I w cylindrze. O, Oberst Schroeder podjechał do mnie na koniu i mało co mnie nie przewrócił. Donnerwetter! Wrzasnął tak głośno, że chyba dosłyszeli aż w Szumawie. Jednoroczny ochotnik! To jest coś wzniosłego! To jest embrion sławy, dostojeństw wojskowych, bohaterstwa! Jednoroczny ochotnik Woltat został mianowany kapralem. Zameldował się natychmiast na front i wziął do niewoli 15 nieprzyjaciół, a przy przekazywaniu ich został rozszarpany przez granat. W 5 minut nadszedł rozkaz, że jednoroczny ochotnik Woltat został mianowany kadetem. I pan miałby możliwość dokonywania takich czynów, które otwierają drogę ku świetlanej przyszłości, ku awansom, odznaczeniom, a imię pańskie mogłoby zostać wpisane do złotej księgi pułku. I gadał przez pół godziny. I dopiero potem zauważył, że salutuje w cylindrze. Krzyknął już tylko, że mam się stawić do regiment z raportu i popędził na koniu. Mógł raczej wiedzieć, dokąd jak jakiś zdziczały konwój. Ale zawrócił i znowu wrzeszczał, szalał, bił się w piersi i kazał zabrać mnie natychmiast z placu ćwiczeń i zaprowadzić na odwach. Widzicie, kolego, jakie to bydlątka rodzą się pod słońcem? Oj, tak. A są jeszcze inne, oprócz Obersta. Poznacie je w naszym pułku. Pułkownik Schroeder nie lubi majora Wenzla, który też jest dziwadłem niezgorszym. A kapitan Zagner, który prowadzi szkołę jednorocznych ochotników, dopatruje się w Schroederze wzoru doskonałego żołnierza. Aczkolwiek pułkownik Schroeder niczego tak się nie boi, jak samej myśli, że mógłby wyruszyć w pole. Zagner to chłop chytry i przebiegły. I tak samo jak Schroeder nie lubi oficerów rezerwowych. Nazywa ich cywilnymi śmierdzielami. A jednorocznych ochotników spogląda tak jak na dzikie zwierzęta, z których trzeba porobić maszyny wojenne. Ponaszywać im gwiazdki i powysyłać na front, aby ich wytłukli zamiast szlachetnych oficerów służby czynnej, potrzebnych na zarybek. A ty, bratku, dostaniesz po śmierci signum laudis, albo wielki srebrny medal cesarsko-królewskiego dostawcy trupów z gwiazdkami i bez gwiazdek. Ej. Drogi przyjacielu, gdy się człowiek tak rozejrzy w tym wszystkim, to niezawodnie dojdzie do wniosku, że z tą naszą monarchią jest tak samo jak ze stryjaszkiem Puszkina, którego ten poeta przywołał w swoim utworze. Napisał, że ponieważ stryjaszek jest zdechlak, więc nie pozostaje nic innego, tylko wzdychać i myśleć wciąż to jedno, kiedyż cię wreszcie diabli wezmą. Nie ulega wątpliwości, że to wszystko się kiedyś zawali. Bo takie rzeczy nie mogą trwać wiecznie. Jak się ludziska w końcu zbuntują, to dopiero będzie kotłowanina. Niech żyje armia! Śpi pan? Nie śpię. Rozmyślam. No, o czym też rozmyślacie, kolego? O wielkim srebrnym medalu za męstwo. Medal taki otrzymał pewien stolarz z ulicy Wawry na Królewskich Winohradach. Niejakim Liczko, ponieważ był w pułku pierwszym, któremu na początku wojny granat urwał nogę. Dostał protezę i zaczął się wszędzie chełpić swoim medalem i tym, że jest najpierwszym wojennym kaleką pułku. Razu pewnego przyszedł sobie do Apolla na Winohradach i wdał się w awanturę z rzeźnikami z rzeźni. No, którzy oderwali mu w końcu tę sztuczną nogę i sprali go nią po głowie.
Ten, co mu ją oderwał, nie wiedział, że to jest sztuczna noga i tak się przeraził, że zemdlał. Na posterunku policji przypieli Liczkowi nogę, jak się patrzy, ale pierwszy kaleka pułkowy tak się rozzłościł na swój medal, że poszedł do lombardu, żeby go zastawić, a tam go za to zatrzymali. Miał potem duże kłopoty. Istnieje taki jakiś sąd honorowy do sądzenia inwalidów wojennych. I ten sąd zadecydował, że Mliczko nie jest godzien nosić srebrnego medalu i kazał odebrać mu także nogę. Jak to? I nogę? A tak! Z tego wynika, że komu pierwsza chwałka, temu pierwsza pałka. No tak, no tak. No tak. A teraz pora spać, bo jutro regiment z raport. Jednak zanim jednoroczny ochotnik ułożył się do snu, zaśpiewał sobie taką melancholijną piosenkę. Góry, doliny, skały wysokie, to moi przyjaciele. A smutki moje, dziewczyno miła, nie zdadzą się na wiele. A smutki moje, dziewczyno miła, nie zdadzą się. Jednoroczny ochotnik, opisując pułkownika Schroedera jako potwora, nie miał bezwzględnej racji, bowiem pułkownik Schroeder miał szacunek dla sprawiedliwości, a szacunek ten ujawniał się osobliwie po wesołych nocach, które spędzał w hotelu w stałym towarzystwie. Gdy go taka noc zadowoliła, bywał nazajutrz najmilszym człowiekiem, lecz tym razem wrócił nocą do domu w usposobieniu jak najgorszym. A gdy rano się przebudził, nastrój jego pogorszył się jeszcze bardziej, bo w gazetach, które podano mu do łóżka, przeczytał wiadomości z frontu, w których kilkakrotnie powtarzało się zdanie, że wojska nasze znowu cofnęły się na pozycje z góry upatrzone. Były to dla armii austriackiej dni pełne chwały, podobne jak dwie krople wody do tych dni, w których brała ona generalne lanie w Serbii. I z takimi właśnie mieszanymi uczuciami przystąpił pułkownik Schroeder o godzinie 10 rano do rozpatrzenia sprawy dwóch aresztantów. Melduję posłusznie, jednoroczny ochotnik. Wiem, Marek. Wiem, wyrzutek jednorocznych ochotników. Czym pan jest, cywilu? Studentem filologii klasycznej. A więc zapity inteligent. Przechlał honor jednorocznych ochotników, z których wyłonić się powinny kadry porządnych oficerów, wiodących żołnierzy na pole chwały po zwycięstwo. A gdzie poprowadziłby żołnierzy taki pijaczyna jak pan? Z knajpy do knajpy chyba. Cały fasunek rumu wychlałby pan szeregowcom. Czy może pan powiedzieć coś na swoje usprawiedliwienie? Nie może pan. Jaśnie pana studenta filologii klasycznej trzeba nauczyć moresu. Sierżancie, proszę pisać, że jednorocznego ochotnika Marka skazuje się na 21 dni ferszerszt. Po odbyciu kary przenosi się go do kuchni do skrobania kartofli. Koniec ze szkołą jednorocznych ochotników. I niech pan przekaże, że cała szkoła ma 5 dni koszarniaka, żeby żaden z panów nie zapomniał swego byłego kolegi, tego łobuza Marka. Załatwiwszy sprawę z jednorocznym ochotnikiem, pułkownik Schroeder przeszedł do drugiego aresztanta i popatrzył na niego bardzo uważnie. Szwejka w tej chwili reprezentowała okrągła, uśmiechnięta twarz, ozdobiona po bokach parą wielkich uszu, sterczących zawadyjacko spod wtłoczonej na głowę czapki. Całość wywierała wrażenie bezwzględnego spokoju i nieświadomości jakiejkolwiek winy. Idiota? Posłusznie melduje, panie Oberst. Szwejk, Józef. Aha, to jest ten okrzyczony służący porucznika Lukasza, który według jego raportu zaginął w taborze.
jestem zdania, że panowie oficerowie sami powinni wychowywać sobie swoich pucybutów. Gdy pan porucznik wybrał już sobie takiego notorycznego idiotę, to niech się teraz boryka z nim sam. Ma dosyć czasu, by go wychowywać, skoro unika wieczorami naszego towarzystwa. Racja, panie pułkowniku. 3 dni ferszerft, bydle skretyniałe, a po odbyciu kary zameldujecie się porucznikowi Łukaszowi. Upływał 3 dzień kary Szwejka, który za 3 godziny miał być wypuszczony z aresztu, gdy właśnie przyszła eskorta i razem z jednorocznym ochotnikiem został Szwejk odtransportowany na dworzec kolejowy. 91. pułk translokowano do Brucku nad Litawą. Aresztanci prowadzeni pod bagnetami weszli na dworzec pierwsi i skierowali się ku właściwemu pociągowi wojskowemu. Porządni żołnierze, idący z tyłu, zostali powpychani do wagonów bydlęcych, a Szwejka z jednorocznym ochotnikiem poprowadzono do wygodnego wagonu aresztanckiego, który był przyczepiony tuż za wagonami sztabowymi. W takim wagonie aresztanckim miejsca było aż nadto. I w pewnym momencie, nie wiadomo zresztą dlaczego, dosiadł się tam starszy kapelan wojskowy, pater Lacina. Zanim eskortujący więźniów kapral zdążył coś powiedzieć, pater Lacina wyciągnął się wygodnie na ławie. Ragu na grzybkach, moi panowie, jest tym lepsze, im więcej jest grzybków. Ale grzybki należy przedtem usmażyć z cebulką i dopiero potem dodaje się listek bobkowy i cebulę. Ale cebulę raczył pan Feldkurat wymienić już przedtem. Tak jest. Pan Oberfeldkurat ma zupełną rację. Im więcej cebuli, tym lepiej wszystko smakuje. W Pakomierzycach był taki piwowar, który do piwa dodawał cebulę. Ponieważ cebula, jak mawiał, wzbudza pragnienie. Cebula to w ogóle rzecz bardzo pożyteczna. O, pieczona cebula jest dobra nawet na wrzody. Ależ panowie, ja tutaj to jest... Nie wiem. Wszystko zależy od korzeni. Od tego, jakie korzenie się bierze i do czego się bierze i ile się bierze. Nie wolno nic przepieprzyć, trzeba podejmować. Przynamonować, przycytynować. Czarno jelsko zielić przy muszkaty. Zasnął. Pośpi sobie ładnych parę godzin, bo schlał się jak nieboskie stworzenie. Każdy z tych feldkuratów niższej lub wyższej rangi ma już taki talent od Boga, że schyla się przy każdej okazji. A byłem służącym feldkurata Kaca, który też zdrowo umiał pić. To, co ten tutaj wyprawia, jest głupstwem w porównaniu z kawałami tamtego pana. No, co robić, no? Oberfeldkurata nie powinno być w tym wagonie. Oberfeldkuratami należy opiekować się troskliwie. O, podłożę mu swój płaszcz pod głowę. Widać, że będzie gnił aż do samego Brucku. Zawertować o nim czy ja? O tym nie może być mowy, bo pan jest dowódcą konwoju. No, panu nie wolno oddalać się od nas. Tak. A według przepisów nie ma pan też prawa wysyłać z meldunkiem nikogo ze eskorty, dopóki pan nie będzie miał zastępcy dla takiego posłańca. No, jak pan widzi, ma pan twardy orzech do zgryzienia. No. Oberfeldkurat sam tu wsiadł, a nie mogłem przecież protestować, bo jest władzy kapitana. Nie wolno zwracać uwagi przełożonym. Ale tutaj przełożonym jest wyłącznie pan, panie kapralu. Nawet gdyby sam najjaśniejszy pan chciał przyłączyć się do aresztantów, to pan nie ma prawa pozwolić mu na to. Tak jest. Jest tu tak samo jak na warcie. Jak na warcie? Tak. Na przykład podchodzi do wartownika oficer inspekcyjny i prosi grzecznie, żeby mu wartownik skoczył po papierosy. A ten jeszcze pyta, jaki gatunek pan oficer każe przynieść. Za takie rzeczy
Siedzi się w twierdzy. Ale dawno jest pan w służbie czynnej? Już trzeci rok. No, obecnie mam awansować na cugswasführera. O, to postaw pan krzyżyk na tym awansie. Zresztą wszystko jedno, czy się padnie w bitwie jako szarża, czy jako szeregowiec. Tyle tylko, że degradowanych wypychają naprzód.